Witajcie kochani. Dzisiaj wyjątkowa okazja, zupełnie inny vlog niż zazwyczaj. Dzisiaj chciałabym odpowiedzieć na Wasze pytania. Czasami zadajecie mi pytania w komentarzach albo w mailach, i pomyślałam, że dobrze byłoby odpowiedzieć na nie publicznie, a nie w kółko odpowiadać osobiście każdemu z Was. I są pytania, które się powtarzają. Pomyślałam, że od czasu do czasu zrobię taką sesję QA, gdzie będziecie mogli zadać pytanie i potem uzyskać odpowiedź. Już teraz mogę Was. Zaprosić do tego, że jeżeli Was ciekawi coś z mojego życia i chcielibyście znać odpowiedź, czy teologiczną, czy odnośnie wiary, czy też mojego życia osobistego, to proszę w komentarzu pod tym filmikiem zamieścić swoje pytania, a postaram się w kolejnym filmiku vlogowym odpowiedzieć na te pytania, które teraz spłyną. Tak więc dzisiaj, kochani, pytanie numer jeden. Czy skończyłaś studia teologiczne? Ponieważ wypowiadam się często. Zawsze na temat wiary, na temat osobistej relacji z Bogiem. I mam dużo do powiedzenia, ponieważ już za chwileczkę będzie tysięczny odcinek yy, Przebudzenia Piąte Rano. Na moim kanale już jest ponad 1600 różnych filmów, więc nagrywam jak szalona, yy, wypowiadam się często na tematy związane z relacją z Bogiem, yy, również yy, przemawiam na konferencjach, jestem zaproszona do różnych kościołów i wiele osób zupełnie mi nie wierzy, kiedy mówię, że jestem małomówna, bo kiedy nie, mnie nikt nie pyta i kiedy nie jestem w takich w takim otoczeniu, okolicznościach, gdzie mam przemawiać, to rzeczywiście mówienie nie jest moją ulubioną czynnością. Niemniej jednak chciałabym ustosunkować się do tego pytania, czy skończyłam studia teologicznie. Nie. Co prawda studiowałam rok na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ale trudno jest to liczyć, ponieważ to był tylko rok i tych studiów nie skończyłam. Ale to wszystko, co wiem na temat Boga, jest związane z moją relacją z Nim. Kiedy przez 30 lat czytasz Biblię, spotykasz się z Bogiem codziennie, kiedy zadajesz mu pytania i słyszysz odpowiedzi, to odkłada się w tobie ta wiedza. Zupełnie tak jak Jezus powiedział, że mądry człowiek wydobywa ze swojego skarbca te dobre rzeczy. Każde słowo, każde kazanie, nauczanie, za każdym razem, kiedy spędzam czas z Bogiem, i on mi odpowiada, kiedy on do mnie przemawia, to to wszystko we mnie jest jak gdyby taką studnią, z której mogę potem wydobywać yy, i opowiadać, dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Z pewnością zauważyłeś, że nie wypowiadam się zazwyczaj na tematy. Teologiczne, takie ściśle związane z dogmatami wiary, z zasadami wiary. Chociaż oczywiście też o to zahaczam, bo się nie da nie zahaczyć. Niemniej nie jest to moja mocna strona i nie czuję że, również, że to jest moje powołanie, żeby wyjaśniać kwestie teologiczne. Moim powołaniem jest składzenie fundamentu do wiary w Jezusa Chrystusa, do osobistej relacji z Nim, do Słyszenia jego głosu, do odpowiadania na jego głos, do życia według jego zasad i do życia według swojego powołania. To jest moje, moje osobiste powołanie i dlatego na tym się skupiam. Czasami ciekawią mnie różne kwestie teologiczne i badam mnie sama po to, żebym sama po prostu była ugruntowana w tym, w co wierzę i dlaczego wierzę. Niemniej nie jestem ekspertem i nie chcę być chyba ekspertem. Po prostu czuję, że Pan Bóg. Nie skłania do czegoś innego, e, żebym mówiła o podstawach, e, żebym wylewała fundament, e, żebym mówiła o tym, co najważniejsze, a wierzę, że Duch Święty, który prowadzi każdego z nas, jeżeli jesteśmy pokorni, jeżeli odpowiadamy na jego wezwanie, poprowadzi nas głębiej do zrozumienia różnych skomplikowanych kwestii, które są w Piśmie Świętym. Pytanie numer dwa: czy chodzenie do Kościoła jest ważne? Żyjemy teraz w czasach, kiedy poznaje się Boga przez Internet. Kiedyś tego nie było. Kiedyś poznawanie Boga zazwyczaj było związane z tym, że ktoś osobiście nam opowiadał o Jezusie. Czasami zdarzały się takie ponanaturalne rzeczy, że ktoś nawrócił się przez to, że miał sen, czy miał jakąś wizję, czy po prostu jakieś przekonanie o grzechu na niego stępowało. Ale zazwyczaj dzieje się to jednak przez drugiego człowieka. W tych czasach. Ten drugi człowiek może nie osobiście tobie coś powiedzieć, tylko tak jak ja przez social media, przez e, YouTube'a, przez e, rolki, e, przez różne formy przekazu takiego internetowego i coraz więcej ludzi nawraca się w ten sposób, zaczyna czytać Pismo Święte, oddaje Bogu swoje życie. No właśnie, ale potem dochodzi do takiego momentu, kiedy w Biblii znajdujemy wskazania, że powinniśmy być częścią jakiejś wspólnoty, że powinniśmy wzrastać w Kościele, w ciele Chrystusa. Nawet sam akt chrztu, który jest świadectwem naszego nawrócenia, gdzie ewidentnie w Piśmie Świętym jest wskazanie, że ten, który uwierzy, powinien dać się ościć, ten akt jest związany z drugim człowiekiem, nie jesteś w stanie sam siebie ochrzcić. Tak więc my musimy być częścią jakiejś wspólnoty, Bóg chce, żebyśmy byli częścią wspólnoty i chodzenie do kościoła jest ważne, o ile oczywiście, po pierwsze, nie jest to Twój sposób na zbawienie, bo niektórzy ludzie helpią się swoim jakimś konfesyjnym wyznaniem czy przynależnością i uważają, że są zbawieni przez sam fakt, że są częścią danego kościoła, czy przychodzą do tego kościoła. Ale pamiętajmy, że nie urodzenie się w stajni decyduje o tym, czy jesteś koniem, czy też nie. Jeżeli chodzisz do kościoła, to niekoniecznie jesteś chrześcijaninem, i niestety w naszym kraju chodzenie do kościoła jest nadal bardzo powszechne, niekoniecznie związane z wiarą, świadomą wiarą tych osób, które to robią. Tak więc Bóg z pewnością chce, żebyśmy byli częścią wspólnoty, ale po pierwsze musimy być przebudzeni duchowo, i, yy, i chodzenie do kościoła, bycie częścią społeczności. Powinno być aktem naszej wiary, świadomej wiary, że chcemy wzrastać w miłości, w pokorze, w cierpliwości, chcemy służyć darami duchowymi naszym braciom i siostrom. Yy, a po drugie, wierzę, że są różne kościoły, różne wspólnoty i w niektórych z nich nie ma zupełnie życia. Jest to sformalizowana organizacja, gdzie wykonuje się pewne czyn czynności. Bez rozumienia, bez ducha, bez połączenia z Chrystusem. Po prostu przylgnęła nazwa chrześcijańskie, czy chrześcijański Kościół, ale tego chrześcijaństwa w tej wspólnocie za bardzo nie ma. I w związku z tym ja zawsze zachęcam te osoby, które piszą do mnie, które się nawróciły, które przyjęły chrzest, które szukają wspólnoty, żeby szukały takich ludzi, którzy są żywi duchowo żeby mogli z nimi wzrastać. To nie musi być denominacja, to nie musi być osobny kościół, to może być grupa chrześcijan, którzy szukają Boga na poważnie i czytają Pismo Święte, wyznają swoje grzechy, wzrastają, rozwijają się, żeby szukać życia Ponieważ jeżeli będziesz cały czas z trupami, to w końcu też zaczniesz być martwy. Potrzebujesz żywych ludzi, od których możesz się uczyć, właściwych wzorców, jak żyć po chrześcijańsku, jak wierzyć w Boga, jak y, czytać Pismo Święte, jak służyć darami duchowymi. To wszystko potrzebujesz zobaczyć u żywych ludzi. Oczywiście można się jakichś rzeczy nauczyć przez internet, ale praktykujesz w rzeczywistym świecie. Praktykujesz tam, gdzie są ludzie, tam gdzie możesz właśnie usłużyć, tam gdzie możesz się uniżyć, tam gdzie możesz oddać swoje życie, swój czas, pieniądze. I w tych praktycznych warunkach dopiero wzrastasz. Przez internet możesz się nauczyć teorii, ale praktyki już nie. Praktykujemy w życiu, wychodząc z domu. Dlatego chodzenie do kościoła ma sens, jest potrzebne. Szukajmy takich kościołów, które są żywe. Tam, gdzie Duch Święty prowadzi, tam gdzie jest bojaźń Boża, tam gdzie jest przeświadczenie o grzechu, o zrozumienie, że potrzebujemy Chrystusa i tylko Chrystusa, gdzie nie ma jakichś dziwnych domieszek ludzi, e, poglądów, e, które niekoniecznie mają cokolwiek wspólnego z Biblią. Kolejne pytanie łączyło się również e, z Kościołem. Czy kiedykolwiek zmieniłaś Kościół? No, ciekawe pytanie. E, bo rzeczywiście teraz obserwujemy dużą migrację, można powiedzieć. Wiele osób się w jakiś sposób zraża do Kościoła jako instytucji, ale z drugiej strony cały czas szukają Boga i pragną być blisko Boga. Nie podoba im się organizacja, ale potrzebują żywego Boga. I są świadomi tego, że, że potrzebujemy Kościoła. Tak więc słyszy się tu i tam, że ktoś odszedł z Kościoła, że przeszedł do innego Kościoła. I jeśli chodzi o mnie to ja wychowałam się w domu bez Boga i nie chodziłam do kościoła, chociaż moi rodzice y, byli wychowani w takiej tradycji katolickiej, więc byłam ochrzczona, y, byłam u komunii, ale już nie byłam na przykład u bierzmowania, y, bo moi rodzice za bardzo tego nie pilnowali, też sami nie wierzyli w Boga tak głęboko y, i dlatego ja też wychowałam się w takim nastawieniu. Tak więc kiedy ja poznałam Boga i usłyszałam Ewangelię, y, przyłączyłam się do kościoła, Protestanckiego, do którego chodziła osoba, która mnie do Boga przyprowadziła. I to był taki naturalny układ, że ten, który ci głosi Ewangelię, on też ci pokazuje, jak żyć, on ci pokazuje, w jaki sposób wierzyć, jak czytać Słowo Boże, jak rozumieć pewne kwestie. Tak więc przez wiele, wiele lat byłam w pewnym kościele. Chciałam być tam dłużej, ale się jakoś nie dało, bo okazało się, że rzeczy, które zaczęłam odkrywać w Biblii, szczególnie dotyczące charyzmatów, Mówienia językami, modlitwy o chorych, życia w mocy Ducha Świętego, i kiedy zaczęłam to praktykować, to okazało się, że to jest jakby nie po linii tego kościoła, w którym byłam, i to zaczęło przeszkadzać niektórym osobom. Tak więc po wielu, wielu latach, chyba ponad 20 latach zostałam wypisana z tego kościoła, żeby nie powiedzieć wyrzucona, i wiedziałam, że to nie jest czas, żeby rozpaczać, że o już nie jestem w tym kościele, ponieważ moja tożsamość nigdy nie była związana z kościołem, z przynależnością do jakichś ludzi. Ja wiedziałam, że jestem córką Boga, że jestem częścią Bożego królestwa, że kościołów jest wiele, że organizacji jest wiele i że one są tworzone przez ludzi, a nie przez samego Boga. I w związku z tym mogę być w innym kościele. Mogę być tam, gdzie. Będę kochana, gdzie będę akceptowana, gdzie będę rozumiana. I przez dwa albo trzy lata nie byłam nigdzie, szukaliśmy razem z mężem wspólnoty, do której moglibyśmy się przyłączyć. Chodziliśmy do różnych kościołów, rozmawialiśmy z ludźmi, próbowaliśmy nawiązać relacje. Dla nas najważniejsza była relacja z ludźmi. Oczywiście, jeśli chodzi o poglądy teologiczne, to też mniej więcej zbieżne, żeby były w tym kościele. Chociaż nie da się znaleźć, słuchajcie, kościoła, który by był jakby... Idealny dla nas. Wierzę, że, że w takim przypadku każdy z nas musiałby tworzyć kościół, więc nie ma idealnego miejsca. Zawsze będą jakieś miejsca, które nie będą nam pasowały pod, pod jakimś względem. Że może nie wszystkie rzeczy są tak samo akcentowane, w które my wierzymy. Może nie wszystkie rzeczy są tak praktykowane, jak my praktykujemy. Może nie wszyscy ludzie, tam, którzy tam chodzą, są takiego samego ducha, jak my w takim. W takim rozumieniu, że, że tak samo patrzą na pewne rzeczy. I to jest normalne. I ja wiedziałam, że nie spodziewałam się nawet tego, że znajdę jakiś Kościół, taki po prostu szyty na miarę dla gaty Strzyżewskiej. Nie, ale szukaliśmy miejsca, gdzie możemy wzrastać duchowo, gdzie możemy uczyć się, gdzie możemy być wśród ludzi, którzy na poważnie szukają Boga, a nie są zadowoleni po prostu z denominacji, do której chodzą. Szukaliśmy ludzi, którzy nie są dumni z tego. Że są jakiegoś tam wyznania, tylko ludzi, którzy w pokorze rozumieją, że nie są wyjątkowi, że ich Kościół wcale nie jest wyjątkowy, że są różne miejsca, gdzie Pan Bóg działa, gdzie Pan Bóg dociera do człowieka. I że jesteśmy tylko częścią jakiegoś większego planu. A Pan Bóg ma swoje dzieci w różnych kościołach, ma, y, prowadzi, inspiruje ludzi z różnych denominacji y, i my jesteśmy po prostu jedną z nich. Tak więc po dwóch czy trzech latach y, znaleźliśmy takie miejsce. Znaleźliśmy ludzi, którzy nas przygarnęli, <grywki> którzy nas y, pokochali i w tym miejscu jesteśmy od tamtej pory już chyba 6 lat, czy siedem. Y, jest nam tam dobrze. To jest kościół gdzie nas kochają, gdzie nas wspierają, gdzie modlą się o nas, ale gdzie również my możemy dużo z siebie dawać i, yy, i widzimy, że to, jak nas Bóg prowadzi, jest błogosławieństwem również dla tamtych ludzi. Więc Pan Bóg znalazł, znalazł nam rodzinę. Yy, tak jak mówię, dwa czy trzy lata to trwało, modlitw, starań, chodzenia w różne miejsca, pytania Boga, czy to jest tu, czy Pan nieboże, Ty chcesz, żebym była tu. No, i w końcu to się stało, tak może tylko nadmienię, że to się stało przez sen. Bardzo często w moim życiu Bóg prowadzi mnie przez sny. I w takich szczególnych, przełomowych momentach miałam sny, które mogę teraz opowiedzieć dokładnie, bo je pamiętam. I również jeśli chodzi o bycie w kościele, w którym teraz jesteśmy, kościół, droga Pana w Gdańsku, miałam sen, po którym wiedziałam, że to jest właśnie to miejsce. Okej, okay, kochani, na dzisiaj chyba wystarczy. E, tak więc czekam na Wasze kolejne pytania. Jeżeli podoba Wam się ta forma e, pytań i odpowiedzi, jeżeli jest, jesteście ciekawi różnych rzeczy z mojego życia, mm, jak to było, jak sobie układam pewne rzeczy w głowie, jak e, organizuję sobie dzień, w jaki sposób jakieś, nie wiem, przełomy czy zmiany się do kanału w moim życiu, to zachęcam Was bardzo serdecznie, żebyście zostawili. Komentarz pod tym filmem, zostawili swoją wypowiedź i ja postaram się w kolejnym filmie odpowiedzieć na Wasze pytania. Do zobaczenia. Na razie trzymajcie się z Panem Bogiem.